22 listopada na Siewierskim Rynku pojawił się specjalny autobus, w którym można było oddać krew. Dzisiaj na Siewierskim Rynku odbywa się druga siewierska zbiórka krwi organizowana przez nasze stowarzyszenia oraz zbiórka pieniędzy dla Oliwki Chyli z Bogufałowic, jak i zbiórka nakrętek. Jest to druga zbiórka krwi wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Siewierz organizowana. W pierwszej zbiórce był dosyć dobry rezultat, ponieważ 38 osób chciało oddać krew, z czego mogło oddać 25 osób krew. Także jak na pierwszy raz i na te warunki obecnie pandemii, to bardzo dobrze. I dzisiaj widać, że ludzie też są, także chcą oddawać, chcą pomagać ludziom. W całą akcję włączyły się również siewierskie morsy. Wszystko odbyło się zgodnie z panującym reżimem sanitarnym. Dezynfekujemy ławki i stoliki, na których ludzie wypełniają ankietę, bo przed oddaniem krwi muszą wypełnić ankietę na temat zdrowia, kiedy jakieś zabiegi przechodzili, czy mieli kontakt z koronawirusem. Jeżeli ktoś miał test pozytywny na koronawirusa, to dopiero po 28 dobach może oddać krew. W ambulansie jest sprawdzana temperatura, czy ktoś nie ma podwyższonej temperatury, odstępy, wszyscy w maseczkach muszą, dezynfekcja rąk. Oddawanie krwi to bardzo szlachetna inicjatywa, jednak nie każda osoba może to zrobić. Tu też ważne jest przestrzeganie pewnych obostrzeń. Trzeba być zdrowym, w wieku od 18 do 65 lat, nie przechodzić przez najbliższe pół roku żadnych zabiegów, tatuaży. Problemy z ciśnieniem od razu dyskwalifikują ludzi. Branie tabletek na jakichś hormonów, różne takie medyczne sprawy. Stowarzyszenie Art Eco Plus zapowiada, że takie akcje będą odbywać się cyklicznie. Planujemy, rozmawialiśmy z urzędem co 3 miesiące, żeby była organizowana na rynku zbiórka krwi w Siewierzu.